Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2. Kurde, no gruba akcja miała miejsce wczoraj, trzeba przyznać. Byliśmy w wieżowcu VNC, który gdzieś tutaj się mieni, no za innymi budynkami schowany, nieważne. No i co, udało nam się uruchomić z powrotem antenę, przywróciliśmy do miasta, o tam mamy idealnie, Radio Franka. Podjąłem dość kluczową decyzję w ostatnim momencie, żeby nie przekazywać jednak tej całej podstacji w ręce SP-ków. I pomyślałem sobie potem, cholera jasna, ale to w takim razie poświęcenie Roła i całej jego ekipy z jednej strony idzie na marne, z drugiej strony mam wrażenie, że jakby... Nie byliby tak źli, wiedząc, że ostatecznie być może działam w imieniu czegoś lepszego niż propaganda. Row wydawał się być jako ich szef bardzo w opozycji względem Jacka, Matta i tego, co on robi, jakie on wydaje rozkazy i jakie on ma podejście do całej tej sprawy. Tak więc, cóż, w pamięci będę miał ich wielce, aczkolwiek no niestety nie wykonałem ostatecznie zadania, po które oni tam poszli, żeby je wykonać. A dlatego, no cóż, mam nadzieję, że nie są źli, bo no, skończyło się to różnorako, ale teraz lecimy przed siebie. Ważne rzeczy mam do zrobienia. Doszedłem do wniosku, że któryś z ostatnich patchy chyba musiał jakoś lekko zepsuć performance tej gry, bo mam taki okazjonalny stuttering tu i ówdzie, jak po prostu latam sobie po mieście, biegam i tak dalej. No ale cóż, nic z tym nie zrobię. Dzięki swoją drogą za informację na temat, uwaga, tego, że mogę używać linki za pomocą alta, niekoniecznie mając ją wybraną. Mogę się zmienić na Mołotowa i dalej używać linki. Nie mogę się doczekać, aż sobie pójdziemy dzisiaj do rzemieślnika i zobaczymy, jak bardzo można ją zupgrade'ować, bo ewidentnie się da, ma kolejne dwa poziomy, a ja mam trochę moich zasobów wojskowych ze zrzutów, tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wy zostawcie lajka, a ja już jestem na tym dachu, na który Lawan nas ciągnęła, więc... poszukajmy buta w takim razie. A czekajcie, a ten pojemnik to... Przepraszam, on tutaj tak za darmo sobie wisi gdzieś w tym budynku? O nie! Dobra, prawie spadłem. Taki szybki skok w bok zrobiłem, żeby sprawdzić tylko. Później się tym zajmę. Nie ma to teraz takiego znaczenia, chodźmy do Lawan. Poszukajmy jej butów. Widzisz to wejście? Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. Aha. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Ej, coś mi tu śmierdzi, Lawan. Co jest grane? Po prostu idź po nie, dobra? Wlazłeś na ten jebany wieżowiec VNC, to wejdziesz i do mieszkania. Zależy, co tam jest. Laska wydaje się tak sfochana. Jakby, nie wiem, czy to jakiś taki dziwny sposób zgrywania niedostępny i podrywania mnie w jakiś bardzo koślawy sposób, ale... No dobra, no. Dobra. Nie mam innej opcji nawet. Co tam, jest jakiś niesamowicie mocno zmutowany volatile, który broni twoich butów? Dobra, trudno, no, chyba dam radę. Mężczyzną jestem. Mężczyzną wybranym do tej świętej misji odzyskania butów. A więc chodźmy przed siebie. Zobaczymy, jak to się skończy. Lalalala. Mam nadzieję, że nie moją śmiercią. Raczej jestem przygotowany na wyzwania, które mogą mnie czekać w takim miejscu. Chociaż jest całkiem ciemno. I nie do końca mi się to podoba. No ale cóż mogę poradzić? Mieszkanie to było... O, pewnie tędy jakoś tam dotrę. Mieszkanie 216. Dobra, dobra, dobra. Kurwa, jak tu przejść? Której z tych drzwi? O, łatwy zamek. Panie, a mogę już wyważyć? Nie, jeszcze nie mogę. Nie wiem, czy mam za słabe wytrychy zrobione, czy tego upgrade'a nie odblokowałem jeszcze? Nie jestem pewien. A bo to jest 216. Okej. Znajdź mi te buty. Lawan. Co mogło cię tu tak wystraszyć? Lawan, laska, słuchaj, no jakby nie czarujmy się. Będę dotykał tutaj absolutnie wszystkiego, co mogę tylko dotknąć. Sprawdźmy, jakie sekrety trzymasz w swoim domu. To najpierw sobie odpalę, to będzie przyjemniej. Inhibitory jeszcze w domu trzymałaś? Kurde, ty to... Nieźle tutaj ustawiona byłaś w takim razie. Coś tutaj miałem wrażenie, że harczy na mnie, ale chyba się przesłyszałem. Ty kurwa, no gdzie te inhibitory? Jak się tam dostać? Jakieś alternatywne drugie piętro gdzieś jest? Dobra, nie, czekajcie, tu jest kuchnia. No nie widzę żadnego przejścia, cholera. W lodówce może te buty trzymała? Żeby je zakonserwować? Nie wiem. Przeszukajmy jej mieszkanie. Tak, tak, na pewno będzie przeszczęśliwa. Fajnie. Ciekawe, czy działa. Mam poczucie, że ona musiała tutaj chyba chcieć zadziałać odwrotną nasza psychologią. Nasza składanka? Znam nieco inną, Lawan.
Mordo, ty tak naprawdę nie za bardzo ją w ogóle znasz z waszej dotychczasowej relacji, więc nie jestem pewien, czy możesz mówić takie rzeczy. To nie są raczej jej buty. Męskie buty? Kogo tutaj straciłaś, Lawan? Przyznaj się, dywan na ścianie! Milusio. Milusio. Co nie? Jak cię wypieprzysz w mieszkaniu, to przynajmniej twarzą polecisz prosto na dywan, a nie na, jakby, wiecie... A nie na ścianę. Lawan. Kto by przypuszczał? Czy ona? No jakby, no oczywiście. Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego tutaj. Pudła. Za słabo szukasz, Fajfusie. Jest jeszcze jeden pokój, za dyktą. Ta, co mnie Fajfusem nazywa, wysyła do jakiejś jej roboty. Tutaj pewnie jest jej facet. Kto to jest? Wyglądasz prawie na... Coś czuję, że ten, który zginął w akcji poprzedniej na wieżowcu. Może dlatego tak się nas czepiła, żeby nam pomóc. Może zaczęła czuć do nas miłość? Dziwnie to ująłem. I nie chciała, żeby nam się coś stało. Przytulne gniazdko. Czy tutaj jest jeszcze ten jej facet zamknięty? Nie byłaś tu sama. On wciąż tu mieszka? Łuk! Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Słuchaj, laska. Mogłaś pójść sama po te buty, ale postanowiłaś posłać mnie, więc licz się teraz z pytaniami. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. No dobra, no laska, no skoro takie fajne rzeczy tutaj masz, tutaj jest łuk, spinacz. Ciekawe jestem, jakie ma obrażenia, zobaczmy sobie to nawet w tej chwili, intryguje mnie to. Łuk, spinacz, łuk sportowy, spinacz 88, żenada. Łukorozja już ma 73, a kusza ma 254, to rozmowy nawet tutaj nie ma na ten temat, co jest lepsze, a co gorsze. To sobie otworzę od razu, żeby czasem nie zapomnieć. Darmowy rozwój postaci, rękawice snajperskie i 3 inhibitory, kurwa! Ale jestem rozpieszczany ostatnio tymi inhibitorami, naprawdę. No dobra, to jeszcze trochę życia sobie zwiększę. 360. Całkiem niezły już ten pasek się zrobił. Ja już mam wrażenie, zaraz wyskoczę z własnej skóry i zostanę volatilem po użyciu każdej paczki tych inhibitorów. Mam wrażenie, że intensywność tych doznań się całkiem mocno zwiększa. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. No cóż. Niewątpliwie jakaś smutna historia miłości się kryje za tym, co jest w jej mieszkaniu. Ale ostatecznie, jakie mamy prawo, żeby ją ciągle o to wypytywać? Tutaj pewnie będą buty w tym pudełku. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. Nie wiem, czy Lawan to specjalnie interesuje. Lawan, znalazłem twoje buty. Jakieś zdjęcie na dnie pudełka. A teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką? Odkrywam tu nowe oblicze Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Wal się, Aiden. Hej, ja wcale... Lawan, czekaj! Co? O kurwa! Uuu! Sensualnie, seksualnie trzyma mu... Niech sobie chwilę i tygodnie gonią. To trwa i trwa. Aż grubli zgotują niebiosa. Szlak Lawan! Kurwa, jakieś totalnie różne rzeczy były tutaj wypisane i w napisach, i w tym, co Aiden czytał. Nie mogę się zdecydować, na czym się skupić. Wow, czyli jej facetem był Hakon? No to trochę zmienia postać rzeczy. I jakby naturę ich relacji. I dlaczego mogła się spieprzyć totalnie, kiedy Hakon... Czekajcie, ale... Czy ona jest jego żoną? Czy to jej groził Waltz? Czy to ją jakby trzymał jako swoistego zakładnika, zmuszając go do pracy dla niego? Czy to o Lawan chodzi cały ten czas? Cholera. Może tak być. Czy ona tu w ogóle będzie, czy już sobie poszła? Gdzie jest Lawan? Zwiała, jebaniutka. Nie no, nie Lawan, jesteś tam? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. No dobra. Aha, tam u góry? Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. Nie, dobra, to nie jest ten dach, o którym mowa. Ten dach jest gdzieś tam w pizdu, do przodu i niżej. Dobra, to dolećmy tam w takim razie. Aha, no, jej dach obecny to jest dach pewnie w rybim oku w tej chwili.
więc nie ma o czym gadać. Albo nie, nie wiem, zaraz tam dolecimy, zobaczy się. Ale kurde, to oznacza, że fabuła zaczyna się tego wszystkiego zagęszczać. Jakby nowych rzeczy się tutaj dowiadujemy, bo ona ma Hakona na swojej liście ludzi do zabicia. A jeżeli ktoś nagle nabiera ochoty na zamordowanie swojej, wiecie, ukochanej osoby, no to tam naprawdę mocne emocje muszą wchodzić w grę. Kurwa, co ja gadam, jakbym wylew zaraz miał mieć. Dobra, Lawan. Tutaj też taka całkiem przyjemna atmosfera, mam wrażenie, jest. Dziennik do tego biegacza, wpis taki, sraki, owaki. Dobra, zaczekaj na Lawan, cóż innego mogę zrobić? Nie wiem, pobuszkować w jej kolejnych rzeczach? Przeszukać jej inny dom, w którym sobie spędza czas? Tutaj to w ogóle nie jest miejsce nad tym metrem? Tak, to jest tutaj. Tutaj wjechaliśmy wtedy tą liną, żeby popatrzeć, jak prąd wraca. Wydaje mi się, że nawet dokładnie w tym miejscu staliśmy. Dobra, jak na ją zaczekać? Siądę sobie, dupnę tutaj. Czekaj. Dobra, co z tego wyjdzie? Ona musi wiedzieć, że my się dowiedzieliśmy teraz. Mam wrażenie, że po to nas tam posłała, żebyśmy się dowiedzieli. Bo jeżeli nie, no to głupia jest trochę. Tak, ja nie wiem, za kogo mnie miała. Masz twoje buty. Lepiej weź też to. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Nie, to jest całkiem ważne. Cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Sorry Lawan, ale no jak mogę przeczesać czyjeś życie, to się nie dam rady powstrzymać, no nie ma opcji. Zostaw mnie w spokoju. Bądź empatyczny, czy myśl praktycznie. Lawan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups, ale warto ciąg było spróbować. Panować i liczył, że się znasz nie zna. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? Okej, okay, to ma większy Aiden? Sens. Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? Nie, jesteśmy stworzonymi do zabijania maszynami bez uczuć. To działa raczej w drugą stronę. Pielgrzymi prędzej rozkochują w sobie i porzucają. Wiecznie w trasie. Rozkochujesz w sobie i porzucasz? Po prostu dążę do celu. W takim razie twoim gwiazdozbiorem będzie Orion. Myśliwy. Jest tam. Mamy szczęście, bo nie jest widoczny przez cały rok. Pojawia się i znika. Jak wy, pielgrzymi. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? Udało mi się? Nawet tak. To
Poznałaś Hakona, kiedy budowaliście rybie oko z Frankiem? On i Frank trzymali się zazwyczaj razem. Przyjaźnili się. Sprawa jest naprawdę prosta. Byłam młodą dziewczyną, szukałam atencji. A on lubił się zabawić. Przynajmniej dostałam nauczkę. Na całe życie. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Niebłaznem czasu jest miłość. Choć po nią, po róża Licjej, sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Tak. Tylko słowa. Wciąż ci zależy, co? Inaczej po co kazałabyś mi tam wejść? Tak, zależy mi, Aiden. Zależy mi na tym, kim się stałam. Dlatego nie chciałam tam wracać. Żeby słaba dziewczynka, która tam mieszkała, nie wzięła nade mną góry. Kiedyś jej nienawidziłam. Teraz po prostu mam ją gdzieś. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. Ciekawy jestem, jakie by było jego zdanie na temat tego, co tam się wydarzyło. Chociaż no, najprawdopodobniejszy scenariusz to po prostu zdrada, tchórzostwo. Być może już wtedy współpraca z Wolcem. Hakon tchórzem? Trudno w to uwierzyć. Może masz rację. Może jest zwykłym zdrajcą. Namówił innych, żeby też nie przychodzili do wieżowca. Zostawili Franka z ekipą samym sobie. Później odciął się ode mnie, jakby mnie nie znał. No i spierdolił do Wolca. No. Dobrej nocy, Aiden. Tak jak mówiłem, Hakon tłumaczył się tym, że Waltz grozi też osobom, które są jemu bliskie. Więc być może on miał oko na Lawan. Ja, Radyjko. W zupełnie nowym świecie nadaje wasz przyjaciel Frank. Tak, dobrze słyszycie. Nadaje prosto z rybiego oka. Od dziś będę wam dostarczał dobre wiadomości z całego Villador. Pomogę przekształcić to miasto w taką wspólnotę, jaką niegdyś było. Lawan? Lawan, jesteś tam? Dobrze, ludziska. Zacznijmy ten nowy rozdział od jakiejś inspirującej muzyki. Aiden, jesteś tam? Przyjdź do kantyny. Bez urazy, Frank, ale nie mam już dla ciebie czasu. Matt miał mi pomóc odnaleźć siostrę, ale wie, że oddałem tobie i teraz mam... O, to jest jeden problem, który miałem nadzieję, że się rozwiąże sam z siebie. Przyjdź do rybiego oka, to pogadamy. Mam pomysł. Chcę ci pomóc, Aiden. Proszę, proszę. Dobre. Ktoś wygląda nie na to... Będę. Ktoś wygląda, jakby się chociaż trochę ogarnął. To jest interesujące. Być może faktycznie teraz, jak po latach bez nadziei i upijania się, odzyskał nadzieję w postaci tego radia, jakiś taki cel mu zaczął przyświecać w życiu, no to chłop przestaje być po prostu zapijaczonym pizdeuszem i zacznie coś robić ze sobą. Intrygujące, intrygujące. Moi drodzy, ważne rzeczy. Tutaj mamy w ogóle tą gildię gońców. Ja ani razu jeszcze tutaj jakby nie gadałem z tymi gońcami w ogóle. Tutaj jakieś stare w ogóle, ultra proste na drugi level laboratorium szczepień, które nadal mam niezrobione. No ale cóż, to w moim stylu bardzo nie robienie takich rzeczy przez długi czas. Będę musiał sobie to machnąć w którymś momencie, bo inhibitory są ważne. Mam też punkt walki do rozdania, ale dosłownie nie mam pomysłu na co go nawet wydać. Tutaj jakieś jeszcze rzeczy mam do zrobienia. Questy nocne w starym tym Old Villador. A ja nie mogę się zebrać, żeby się tam wybrać. No ale cóż, tutaj mamy w ogóle rzemieślnika, który bardzo mi się przyda. I mamy Franka, który coś nam chce jeszcze powiedzieć. Dlatego, planując nasze działania do przodu,
Chciałbym odwiedzić tą całą tutaj gildię gońców, która się znajduje zaraz niedaleko. Właściwie to tutaj pod nami, na spodzie. Ja już może lepiej otworzę w takim razie tą lotnię. Jakoś spróbuję. O! Kurwa! Prawie! Nie! O kurwa! Aj! Do góry! Dobra, chuja mi się tutaj udało zrobić. Przepraszam, aha, bo dzień wstaje, a tutaj są dalej krzykacze, co? O Jezus, dobra, nieważne. Hopnijmy sobie tutaj w takim razie. Tutaj już jest chyba bezpośrednio wejście do nich. No i zobaczymy, co nam gildia gońców powie. Znajdź siedzibę gildii. Czy ja mam coś otworzyć, oni tam... Tak jest, dzień dobry. Szukam szefa gildii. Podobno nazywa się Driscoll. To ja. A ty to kto? Rzadko widuję tu nowe twarze. Nie jesteś stąd, jak sądzę. Nie, i szukam pracy. Przykro mi, to wyjątkowa organizacja. Nie możesz tu tak sobie wparować i dostać robotę. Nie wparowałem. Grzecznie wszedłem. Myślisz, że taka gadka pomoże ci dostać robotę? Przepraszam, jestem nowy i nieobyty. Chcę poznać miasto, a z tego, co słyszałem, to chyba najlepszy sposób, żeby to zrobić. A przy okazji zarobić. Byłem pielgrzymem, jeśli to pomoże. Pielgrzymem mówisz? Słyszałem o takich jak ty. Marna rekomendacja. A słuchaj, mówiłeś, że to wyjątkowa grupa. Co jest w niej takiego wyjątkowego? Pracujemy dla ludzi, a nie tylko dla szmalu. Gońcy dostarczają paczki i listy ludziom z całego miasta. Zajmowałem się tym jako pielgrzym. To cenna praca. Raczej bezcenna. I nie tylko ze względu na wysokość opłat. Paczki i listy to informacje. A informacje to podstawa społeczeństwa. A także mocne spoiwo, które potrafi utrzymać ludzi w kupie. Albo ich rozdzielić. No, jasne, rozumiem. Nie wydaje mi się. Pielgrzymi cenią sobie tylko forsę. Nie macie żadnych wyższych celów. Ale gońcy... Gońcy to zaufani słudzy tego systemu połączeń i informacji. W pewnym sensie chronimy całe społeczeństwo. Zabezpieczamy informacje. I dbamy o więzi między ludźmi. Wiem, co masz na myśli. To chyba spora odpowiedzialność. Jeszcze jak. I właśnie dlatego nie każdy Olek, Bolek, Tolek czy szemrany pielgrzym może zostać gońcem. Proszę, chcę wam pomóc. Może mogę coś zrobić. Tak, zwijać się stąd. Miłego dnia życzę. Kurwa, brodaty, czy ty w ogóle słyszałeś o moich osiągnięciach w tym mieście? Jaka wredna pała. Przekonaj, żeby cię przyjął. Na pewno mnie nie potrzebujesz. Zdaje się, że masz mało gońców. Tak. Ostatnio zrobiło się jakoś bardziej niebezpiecznie. Może próbuję oddać ci przysługę, nie przyjmując cię w tym konkretnym momencie. Tak, chronisz jestem moje pielgrzymem. Życie. Jestem pielgrzymem. Nie boję się. Nawet tego, co jest za murami. O, doprawdy. Niech ci będzie. Co powiesz na mały test? A potem zobaczymy, co dalej. Umowa stoi. Mów dalej. Dobra, spryciarzu. Sprawdźmy, na co cię stać. Najpierw musisz się dostać na górę pobliskiego budynku i przynieść stamtąd paczkę, którą zostawił jeden z naszych. Powinna leżeć gdzieś przy namiocie. To wszystko? Zaraz wracam. Słuchaj, brodaty, ja rozumiem, że gildia gońców to jest gildia ludzi zaufanych, ale jak tak patrzę po pustkach, które tutaj mają w tej chwili miejsce, to przydałoby się też, żeby byli całkiem... O, tutaj ktoś sobie siedzi. Przydałoby się, żeby byli kompetentni, bo na co ci ludzie, którzy będą wiernymi sługami tego systemu gońców i przekazywania informacji, jak umierają na potęgę i nie potrafią nic zrobić. Dobra, tą paczką się nie będę teraz interesował. Szybko przepodróżujemy się tutaj. Pogadamy sobie jeszcze w tym odcinku z Frankiem. No bo nie da się ukryć. Trochę ujebałem sam siebie. Zgłoś się. Lawan? No, Lawan, odezwij się. Jesteś tam? O, świetnie. Naprawiam nadajnik, a ty zaczynasz milczeć. No. Pierdolnęła najpotężniejszego focha, jakiego była w stanie. I teraz kto musi się sobie jakoś z tym radzić? No my! Tak więc, no, Jack Matt powiedział nam, że ma kontakt do jakiejś tam pani naukowiec GRE, która mogłaby nam pomóc odnaleźć naszą siostrę. No niestety w tej chwili wychujaliśmy SP-ków,
i nie dostajemy żadnego kontaktu do siostry. Tak więc jedyna nadzieja, jaka mi w tej chwili zostaje, to to, że Frank faktycznie coś ogarnął i w jakiś sposób będzie mógł się dobrać do tej informacji. Kastet, kurwa, jaki dziwny. Muszę swoją drogą spróbować tego, proszę państwa, mojego nowiusieńkiego, jak on się nazywał, nie pamiętam dokładnie nazwy jego, Łazarza, jak się walczy kastetami, ale najpierw, panie handlarzu, ulepszyłbym sobie hak, następne ulepszenie, to mogę sobie zrobić na luzie i chyba kolejne też, dodaję zdolność przyczepiania się do powierzchni i szybszego przemieszczania się w obranym kierunku. W sensie, dodaję zdolność przyczepiania się do powierzchni, nie rozumiem jakby co to zmieni, ale nieważne, ulepszam, jebańca. Dodaję zdolność przyciągania wrogów, kurwa, jebać tą latarkę, mi na tym haku zależy w takim razie. Co ja mogę nim teraz zrobić? Nie mam tutaj miejsca, w którym mogę sobie to przetestować nawet, to mnie boli. Bo mi nie pozwala tutaj broni używać, musiałbym wyskoczyć gdzieś na bok, a nie chcę w tej chwili wychodzić stąd, żeby zaraz tutaj wracać. Ale spoko, przetestujemy sobie dzisiaj jeszcze haka. Na razie, chodźmy do Franka, zaznaczę sobie tylko jego misję tutaj, żeby mieć ją na bieżąco i żeby mnie pokierowało. No i zobaczmy, co on takiego tam niesamowitego wymyślił. Nasz zaradny Frank. Ciekawe, czy już chociaż troszeczkę przetrzeźwiał, a może nawet przestał pić? Albo chociaż zredukował ilość tego picia. Frank z Radia Wolne, Villedor. Wasz sąsiad, wasze miasto. Znów i na zawsze. Bez odbioru. Pogadajmy, Frank. Słuchaj, źle zaczęliśmy naszą znajomość. Chciałbym naprawić ten błąd. Napij się. Dla mnie. Frank, naprawdę nie mam na to czasu. Muszę w jakiś sposób znaleźć moją... Posłuchaj. Barnes musi się dostać do placówki GR. Łapiesz? Dlatego musimy znaleźć tego pielgrzyma. Proponuję zajebiście dużo kryształów za to, co ma ten gnojek. I mnóstwo do palacy. Jak? Zainteresowany? Czy to... Renegadzi, ta. Jak ci się udało? Wieżowiec Więcji był kiedyś kontrolowany przez wojsko. Nie służył im tylko do nadawania. Dzięki tobie możemy teraz słyszeć wroga. Zdaje się, że Walt szuka tej samej bazy danych, co ty. Ale obserwatorium tonie w chemikaliach. Nie mam pojęcia, jak działa to gówno GRE, ale Walt chyba coś o tym wie. Może obserwatorium to nie jedyne miejsce z dostępem do bazy danych. Ta rozmowa to wszystko, co masz? Na razie. Ale jeśli podejdziemy bliżej i włamiemy się na ich częstotliwość, możemy lepiej poznać plany Walca. Jak? Transmisję, którą usłyszałeś, przechwycono w pobliżu starej wojskowej anteny w Wharf, na południe od Marsh and Lane. Jeśli aktywujemy tę antenę, wzmocnimy sygnał i będziemy słyszeli każde ich słowo. Każde zająknięcie. Będziesz dokładnie wiedział, co knuje Waltz. Czyżby kolega Waltz nie przewidział takiego obrotu spraw? Szybciej byłoby go po prostu znaleźć. Niecierpliwisz się. Rozumiem. Wiem, jak to jest zmarnować za dużo czasu. Musisz jednak stąpać ostrożnie. Pamiętaj, mówiłeś, że Waltz włączył ponownie prąd, a później renegaci najechali Central Loop. Coś się święci. Lepiej będzie zebrać jak najwięcej informacji, zanim stawisz mu czoła. Opowiedz mi więcej o tych antenach. Wojsko zamontowało je na najwyższych budynkach, żeby objąć całe miasto. Bardzo trudno się do nich dostać, ale nam potrzebna jest ta najbliżej miejsca, gdzie siedzą renegaci. Przy silniejszym sygnale będziemy słyszeli każde ich słowo. Plus jest taki, że ta antena jest najbliżej kantyny. Bez większych problemów ją namierzysz. Czyli myślisz, że to Waltz posłał renegatów do Central Loop? Do tej pory pułkownik trzymał ich na krótkiej smyczy w swojej twierdzy. Ale dzikusy, których ostatnio obserwujemy... Kurwa... Coś musiało się zmienić. Jeden ze speków powiedział mi, że Waltz szuka czegoś o nazwie... X-13. Nic mi to nie mówi.
kurwa, Frank, miałem nadzieję, że ty chociaż jako szef tutaj niegdysiejszy będziesz cokolwiek mógł mi powiedzieć. Coś jeszcze, zanim ruszę? W zasadzie tak. Spójrz na ten plakat, Aiden. Nocni biegacze wierzyli w te słowa. Żyli nimi. Myślałem, że jesteśmy rozdarci jak ta kartka papieru. Ale to credo nadal coś znaczy. A jeśli zwiększysz zasięg, będę mógł się skontaktować z niedobitkami nocnych biegaczy. Jacyś muszą jeszcze żyć. Już rozumiem. To sporo dla ciebie znaczy, prawda? Nie tylko dla mnie. Dla wszystkich tutaj. Ale kogoś tu brakuje. Wiesz, dlaczego przez cały ten czas nie wyrzuciłem tego plakatu? Przez Lawan. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, miała 8, może 9 lat. Była ledwie żywa. Wyglądała, jakby nie jadła od roku. I próbowała pomóc jakimś dzieciakom odzyskać kryształ od złodzieja. Koleś groził im nożem. Był 2 razy większy od niej, silniejszy, a ona dopadła do niego. Tak mocno ugryzła go w rękę, że jego krzyk musieli słyszeć aż w Old Villedor. O wszystkim dała kryształ jednemu z chłopców i poszła sobie. Nie miała z tego żadnej korzyści. Nie musiała ryzykować. Spojrzałem na nią i pomyślałem, że tylko tyle nam zostało. Jako ludzie możemy ze sobą walczyć. Każdy w imię swoich interesów. Albo niezależnie od okoliczności. Możemy walczyć za innych. Wtedy spisałem te słowa. To dzięki tej dziewczynce nocni biegacze stali się tymi, kim byli przez lata. I jeśli mamy się odrodzić, nie możemy zrobić tego bez niej. Jezus Maria, nasz największy zdrajca do tej pory okazał się być, kurwa, facetem byłym dziewczyny, która jest naszą największą nadzieją, zgodnie z chłopem, który kiedyś był naszą największą nadzieją, potem przestał nią być, a teraz wraca do bycia największą nadzieją. Dużo nadziei tutaj jest, dużo zaufania. Dlaczego nie bez niej? Widzisz, ona jest twarda. Może za twarda. Szkoliłem ją, opatrywałem jej rany, ale tej największej nie uleczyłem. Zemsty. Zbudowała wokół siebie bardzo gruby mur i wciąż nie wyzbyła się gniewu. Jak tego nie zrobi, to ją zniszczy. Wiem, jak to brzmi. Przyganiał kocioł garnkowi, nie? Nie mogę nikogo oceniać, Frank. Dzięki. Lawan ma pierdolca na punkcie tej swojej listy. Musi o tym zapomnieć. Inaczej przez to zginie. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie lepiej niż ja. Jakie są jej demony? Jest ich zbyt wiele, ale na szczycie jest sam szatan. Czyli Hakon. Znasz go? Tak, spotkaliśmy się. Oj, mordo. Wszystko przez tę misję wieżowców Więcji. Hakon był przeciwny od samego początku. Przekabacił Kiliana. Mówił, że to samobójstwo, ale ja znam prawdę. Skurwiel stchórzył, to jasne jak słońce. Do tamtej pory miałem go nie tyle za nocnego biegacza, co za kandydata na przywódcę. Ale on miał nas gdzieś. Podarł nasze credo, zanim uciekł, a tym samym podzielił nocnych biegaczy. Jebany tchórz, nawet dopiętnie dorastał Lawan. Dobra, zaczynam się nakręcać, a musimy się skupić. Hakon zabił Lukasa. To wymagało odwagi. Jeśli to naprawdę był on, to znaczy, że za wszystkim stał Waltz, a sam Hakon jest teraz jego przydupasem. Prawda. Wykastrowane kundle są jeszcze bardziej posłuszne. Dokładnie. Dobra, już idę. No to działaj. W razie czego dzwoń. Przypominasz mi Lawan, zanim dostała obsesji na punkcie tej swojej listy. Będę nasłuchiwał dla ciebie renegatów. Dowiem się, co knuje Waltz. Słowo. Jezus Maria, ile tutaj jest relacji różnych między tymi wszystkimi postaciami. Frank, Lawan, Hakon, my. Ciekaw jestem, kiedy odezwie się do nas Jack Matt, żeby nas solidnie opierdolić za to, że totalnie ich wychujaliśmy, wykorzystaliśmy ich zasoby i śmierć jego ludzi, żeby zrealizować totalnie inny plan, niż był planowany od początku w planie. Tego trochę się boję, ale no cóż, no.
Będę musiał zapłacić w końcu za to, co sobie wymyśliłem. Tam mamy, widzę, antenę, którą będę musiał aktywować. Spoko, rozumiem. Na pewno jest tutaj jeszcze więcej anten. No i w końcu, kurde, mam te pieprzone inhibitory wyświetlone jak człowiek wszędzie, gdzie one się znajdują. Tutaj jeszcze jedno metro sobie odkryłem dzisiaj, jak leciałem w stronę tego całego budynku Lawan. No i oczywiście też jeszcze więcej anten, które pewnie będą się... O, tutaj wydaje mi się, będzie jedna antena. Na pewno też w innych miejscach anteny powinienem mieć już poodkrywane. Nawet jeśli nie, to powinienem chyba być w stanie taką antenę zlokalizować, mam wrażenie. Patrząc się po prostu na minimapę, tutaj nie widzę żadnej anteny. Okej, okay, może gdzieś tu. Nie no, kurwa, ja myślałem, że mi zaznacza te anteny. Skanowałem je moją lornetką latarką i jak na razie nigdzie ich tutaj nie widzę. Umiejki do rozdania. Nie wiem, jakby naprawdę fala uderzeniowa, wiatrak, blokowanie pocisków, rzuty judo... To są takie rzeczy, które ja na 100% będę zapominał, żeby zrobić. Nie wiem, wymaga noża, ale co ja muszę mieć? Wyekwipowanego noża? Coś innego muszę mieć? Seria strzałów z łuku i parkurowy strzał średnio mi się przyda, no bo nie naciągam tych broni walcząc za pomocą mojej kuszy. O nie wiem, zróbmy falę uderzeniową. Może czasem mi się zdarzy spaść na przeciwnika i go po prostu w ten sposób, nie wiem, ogłuszyć, odbić w bok, do tyłu, jakkolwiek. Czym by się teraz zająć? Kurwa, tyle rzeczy do roboty. Tutaj mamy jakieś lokum dla Brigitte. Dużo nowych zadań pobocznych nam się tutaj chyba popojawiało wszędzie dookoła. Tutaj antena do rozwalenia. Tu jakaś anomalia na piąty level. Pewnie parę strzałów z kuszy i załatwiony. Oj, oj, oj. Pamiętam jedno. Tutaj gdzieś, do tej baby, miałem pójść, żeby właśnie podziałać dalej z questem związanym z czarną wdową. Kobietą, która zabija swoich facetów. Tak więc skoro teraz mieliśmy całkiem mocny raid fabularny... No tam wiecie, odblokowanie tej anteny to nie będzie jakaś wielka akcja, to sobie możemy nawet w kolejnym odcinku zrobić, ale teraz już mamy 36 minut, więc zróbmy tak. Chodźmy do baby i dowiedzmy się być może czegoś więcej na temat wdowy, bo to może być całkiem ciekawe odkrycie akurat. Zastanawiam się, co tam się tak naprawdę podziało. Przebiegnijmy się tutaj filmowo po moście. Piękna okolica, piękna okolica. Jaka mgła spowija całe Villador. Widzieliście ten stater? Co oni zrobili, kurwa, z moją grą? I gdzie tutaj w ogóle ktoś się napierdala? Mam takie wrażenie, że ma kłopoty. O kurwa mać. Byku. Kto cię tutaj uwięził? Eliminacja! Uhu! Głowa kurwa zgnieciona. Siema chłopaki. Oj! Dobra, czekajcie, bo tam mamy generalnie jeszcze... Mam kuszę? No mam kuszę. Mogę... Pyk! Zestrzelić go. I teraz... Ohohoho! Tych też zestrzelić. Dobra, ale mój ziomeczek mi tu może teraz pomóc. Super atak łopatą! I kurwa jeszcze raz! I eliminacja! O, nie zdążyłem! Kurwa, zombie jeszcze idzie od tyłu! Halo, byku! Stróż prawa, tak, fantastycznie! Używam tego młota na razie. Mimo, już nie jest najpotężniejszy, to i tak zaraz się zużyje. A ja będę mógł zacząć używać innych broni i pracować nad upgrade'owaniem ich. Dobra, w końcu, cudownie. Nie ma sprawy, byku, nie ma sprawy. Poczułem się jak kurwa Robin Hood strzelając w tę linę. Więc jest dobrze, jest dobrze. Ja w sumie z tego miałem pewnie więcej jakby rozrywki niż ty wdzięczności możesz mi zapewnić. Nie, niepotrzebna nawet była nagroda. Napędza mnie to gówno. Dobra, ja tylko szukam dobrego miejsca, żeby sobie odpalić moją lotnię i lecimy dalej do baby. Może się obkupię w jakieś tam materiały, które mi może zaoferować. Ale najważniejsze jest, ciekawy jestem, co mi powie o tej wdowie całej. Jakie ona może tutaj, jaką inną stronę tej całej sprawy może przed nami odkryć. Jakie może być, possibly, wytłumaczenie tej kobiety, dlaczego jej faceci akurat notorycznie umierają? Trudno mi sobie wyobrazić jakieś takie rozsądne wytłumaczenie tego. Muszę wiedzieć, czy to jest trucizna. Pomożesz mi? To pilne. Nie jestem ci potrzebna. Napij się, a zaraz oboje się dowiemy. Bitch, what? Mówię serio. Zależy od tego życie pewnej dziewczyny. Pomóż mi do cholery! Walczysz o tę dziewczynę, a jednak to nie ją pragniesz odnaleźć. Co? Pachnie znajomo, ale... Tak, musisz mi przynieść odczynniki. Odczynniki? Ha, nie ma czasu! Można to przyspieszyć? Można, ja, mogę to sobie zażyć. To wypić. Co ty na to? Dobra, przyniosę odczynniki. Skąd? Rzadko się je widuje, ale może znajdziesz trochę w szpitalu polowym Gierę w katedrze.
Okej. Odczynniki, czyli typiara niby jest tutaj jakąś pseudowiedźmą, ale musi przeprowadzić badanie chemiczne w takim razie, żeby odkryć, co tam się takiego znajduje. No dobra. Szpital polowy nie wydaje się być daleko. Możemy sobie tam podejść w tej chwili. Zobaczyć, co tam odkryjemy. Ale super sobie, kurwa, po dachach śmigam, nie? Zajebiście mi to wyszło. Dobra, szpitalu polowy. Ujoj! O, prawie mi to wyszło. Tutaj mamy jakiś espeków, ale kij ze spekami. Ciekawy jestem, czy jakbym się wybił z takiego chłopa, to dałbym radę sobie polecieć ładnie. Cyk, 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 przyspieszenie, tutaj jakiś zombie. A ten szpital polowy jest dokładnie gdzie? Czy jestem w dobrym miejscu? Nie, właśnie chodzi o to, co jest tam z boku. Obiegłem ten szpital, bo tutaj chyba jest to miejsce, gdzie ja musiałem spenetrować kościół dla Juana. I to tutaj biegałem naokoło, szukając jakiegoś rozwiązania w kwestii wejścia tam. Dobra, przyspieszmy naszym zrywem, biegiem, czy jak to się nazywa. Denerwuje mnie to, jak to w miarę ograniczone jest, bo widzicie, on w końcu przestaje sprintować. Mimo iż mam staminę, on ma to w dupie. Jo, co za lot, mordo. Dobra, 50 metrów w tę stronę, czy ja po prostu muszę... Kurwa mać, wait a minute. Czy ten szpital jest jakby... Ja właśnie zmarnowałem tonę czasu, bo ten szpital jest tak naprawdę wewnątrz po prostu. Miałem tamtym rękawem tam wbić. Oj. Tyle biegania na nic. No ale hej, może chociaż dam radę... Ui! Coś takiego robić i sobie podróżować. Ty, a jak wygląda przyciąganie przeciwnika? Uuu! Ty, jak ja zobaczę jakiegoś chłopa, który będzie na brzegu budynku, a ja będę na przykład na budynku obok, to będę mógł go ściągnąć z budynku. Zajebiste. Ta broń i jeszcze zipie. No dobra, tutaj widzę, mogę to otworzyć kluczem. Przepraszam, czy tutaj będą pojebane ilości jakichś, kurwa, niesamowicie potężnych zombie? Nie jestem pewien. Tutaj mamy szpital polowy, mamy to przejście. Ale mam wrażenie, że to jest... No nie, no tutaj to ja ten cały rozpierdol robiłem z naszym przyjacielem. Nie pamiętam, że jak się nazywał nawet. I nie do końca był naszym przyjacielem. Chociaż ostatecznie... się dogadaliśmy. Tutaj mamy dużo zombie. To są... No, to nie są ciała tych, które zabiłem. To są po prostu jakieś inne zombie. No, ciekawy jestem. Na razie się może poskradam, żeby nie przyciągać ich uwagi. Mam wrażenie, że lepiej by tutaj było przyjść w nocy. Chociaż nie, czemu? Kamień nawet tego nie zasugerowała. A, dlatego będzie, kurwa, ciężko to gówno znaleźć. Oczywiście, bo mamy tutaj zakażenie. Dobra. O, średni zamek jeszcze. Nie powinno być tutaj wrogów. Wydaje mi się, że nigdy w tych skażonych strefach nie ma przeciwników. Chociaż kto wie, może pojawią się po prostu jacyś pojebani przeciwnicy. O, nie w te, to w te. Jaj! Mam dużo moich wspomagaczy odporności, tak więc nie powinien być to problem. Dobra, tutaj jakieś utleniacze, coś znalazłem. Troszkę odczynników w katedrze. I wszystko musi być, kurwa, oczywiście w zamkniętych na zamek szafkach. Jakbyście nie mogli odczynników czymś, kurwa, łatwiej dostępnym trzymać. A co jak ktoś najpierw będzie musiał wyjąć? Znaczy, będzie musiał szybko wyjąć, o? Antybiotyki, weź, ty. No i co? No i kurwa gitara, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Nawet nie musiałem żadnego wzmacniacza brać. Dobra, Aiden, wychodzimy stąd. Nic już tutaj do roboty nie mamy, jak stąd wyjść? Nie ma tutaj jakichś fajnych, innych, ciekawych rzeczy? Nie, wydaje mi się, że nie. Dobra, to jebać w takim razie. Wychodzimy. Juanita, wychodzimy stąd. Już się bałem, że w tej chwili nagle tutaj pojawi się jakiś, kurwa, ultra kwasowy, mega przechuj, który mnie zniszczy. Pokroi na kawałki, jak ja tutaj wszedłem. Tu mamy chyba ten rękaw. No i co? No i we are out. Dobra, babo. Znalezienie odczynników było, szczerze mówiąc, prostsze niż sobie wyobrażałem. Więc teraz tylko kwestia dobiec do niej z powrotem i będzie git. Czy ja mogę na przykład zrobić... Ui! I tutaj na budynek sobie w taki sposób skoczyć? Tak, kurwa! O, ale to spieprzyłem. Ale chyba bym dał radę. Też nie do końca jakby mam wrażenie, tak jest stworzony ten cały, ta cała linka z hakiem, żeby tak ją obsługiwać. Ale mam to w dupie, ja ją tak obsługuję i co? I gitara. O, znowu przypadkiem tym rzuciłem. Tirarirarara, tararari. Mam twoje odczynniki, rób badanie. Wróciłeś. Myślałam, że przestało ci na niej zależeć. Kurwa, poszedłem prosto na miejsce i wróciłem od razu, ja pierdolę. Babo! Wiedźmo. Nie denerwuj mnie nawet. Mam odczynniki od GRE. Czy to trucizna? Przekonam się. Ostrożnie mieszam, oddech wstrzymuję. Czy to zabije, czy uratuje? Dzięki za rymowankę. Jaki werdykt? Co to było?
Dzieciaki lubią, jak umilam im czas wierszykami. I jak? To trucizna? W żadnym razie. To antybiotyk. Ciekawe. Od lat żadnego nie widziałam. Czyli nie można nim nikogo zabić? Raczej nie. Przygotował go wytrawny zielarz. Naprawdę zdolny. Chętnie powiem ci więcej. Ale podobno miałeś ratować komuś życie. Kurde, czy ona w takim razie znajdowała mężczyzn, którzy umierali i próbowała ich ratować za pomocą tego antybiotyka, ale się nie udawało? Czy ona była dokładną, kurwa, odwrotnością tego, o co ją posądzaliśmy i tak naprawdę była niesamowicie dobrą i szlachetną osobą, która chciała im tylko pomóc? Kurwa, no może być taka opcja, tego nie wiemy. Trzeba będzie pójść na statek i się dowiedzieć. Tutaj jakieś kolejne dwa nowe zadania. Deserter, to wygląda jak ciekawe zadanie, ma dużo tam ścieżek alternatywnych. I kurwa, jeszcze jedno, którego normalnie nie dam rady najechać na nie, bo mi znaczniki przeszkadzają. Może jak się postaram... Nie, kurwa, to mi zasłania. A czekajcie, a jak to sobie zaznaczę, to może... No nie, kurwa. Jakbym... O! Ściana męstwa. Okej, widzicie? Sprytna manipulacja mapą i się udało. Dużo fajnych pobocznych rzeczy nam się tutaj w tej chwili pojawia. I przydałoby się też w końcu, wiecie co zrobić? Dojebać tą wieżę ciśnień. Nie powinna być zbyt skomplikowana, poza tym, że po prostu będę musiał tam pokonać jakichś tam frajerskich, wiecie... frajerskich renegatów pod spodem, a ten obszar cały jest 5-6, ja jestem 6, więc myślę, że dam radę. Żeby po prostu ten teren przydzielić i już tutaj nie mieć problemów ani kłopotów. No i jakby tak to wygląda i tak się sprawy mają. Ten odcinek się kończy. Był dość przegadany, no ale mamy do czynienia z grą fabularną. Czasami trzeba posłuchać trochę dialogów, żeby wszystko pchnąć do przodu. Dowiedzieliśmy się też takich całkiem, powiedziałbym, przełomowych rzeczy, szczerze mówiąc. Na temat Hakona, jego udziału w tym wszystkim, co miało miejsce tam w nocy. W nocy tej próby zdobycia wieżowca VNC. Ciekawy jestem, jakby jestem na 100% pewien, że jeszcze spotkamy Hakona. Jako że szczególnie uratowaliśmy mu życie, pomogliśmy mu wtedy. Nie jestem pewien, czy to był aż tak, powiedzmy, znaczący wybór, czy on tak czy siak by powrócił, czy może ja moją decyzją uratowałem mu życie, jeszcze go spotkam. No ale się dowiemy tego wszyscy razem. Na razie kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapa w górę, moi drodzy. A ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.